Czytanie z pierwszej księgi Samuela. W tym czasie Filistyni zgromadzili się, by walczyć przeciw Izraelitom. Izraelici wyruszyli do walki z Filistynami. Rozbili oni obóz koło Eben-Haerer. Natomiast Filistyni rozbili obóz w Afek. Filistyni przygotowali szyki bojowe przeciw Izraelitom i rozgorzała walka. Izraelici zostali pokonani przez Filistynów, także poległo na pobojowisku, na równinie, około 4000 ludzi. Po powrocie ludzi do obozu starsi Izraela stawiali sobie pytanie: dlaczego Pan dotknął nas klęską z ręki Filistynów? Sprowadźmy sobie tutaj Arkę Przymierza Pana z Shilom, ażeby znajdując się wśród nas, wyzwoliła nas ręki naszych wrogów. Lud posłał więc do Shilo i przywieziono stamtąd Arkę Przymierza, Pana Zastępów, który zasiada na tronie. Przy Arce Przymierza Bożego byli dwaj synowie Chelego, Hofni i Pinchas. Gdy Arka Przymierza Pana dotarła do obozu, wszyscy Izraelici wołali w radosnym uniesieniu, że aż ziemia zdrżała. Kiedy Filistyni usłyszeli głos okrzyków, mówili: co znaczy u głos tak gromkich okrzyków w obozie izraelskim? Gdy dowiedzieli się, że Arka Pana przybyła do obozu, Filistyni przelękli się. Mówili: ich Bóg przybył do obozu. Wołali: biada nam. Nigdy dawniej czegoś podobnego nie było. Biada nam. Kto nas wybawi z mocy tych potężnych bogów? Przecież to ci sami bogowie, którzy zesłali na Egipt przeróżne plamy na pustyni. Trzymajcie się dzielnie i bądźcie nężni, o Filistyni, żebyście się nie stali niewolnikami Chemejczyków, podobnie jak oni byli waszymi niewolnikami. Bądźcie więc mężni i walczcie. Filistyni stoczyli bitwę i zwyciężyli Izraelitów, także uciekł każdy do swego namiotu. Klęska ta była bardzo wielka. Zginęło bowiem 30 000 izraelskich piechotek. Arka Boża została zabrana, a dwaj synowie Chelego, Hofni i Pinchas, poległi. Oto słowo Boże. Oto jest.